No i nastało długo oczekiwane lato, a jak lato to smażnik i plażnik nad Bałtykiem. Mamy wszystko co potrzeba, wygodny ręcznik, wałek pod głowę, parawan, pomidorki i ogórki, dziecko na flamingu, dużo ludzi wokół, no i cold water. Żyć i nie umierać, chwilo trwaj. Pozwól, że opowiem ci, co w piasku piszczy, co tu zostaniesz oraz zobrazuję ci trójmiejskie wybrzeże. Tubylców zaś proszę o niewyłączanie, bo być może dowiedzą się czegoś ciekawego. Dzień dobry, wieczór, ja jestem Kamil, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Wybywam na hamach styl Copacabana, wybywam i pływam w falach przy damach. Omijam ploty, nie potykam się po tym, tylko vibe fal o tym, dziś ten motyw. A skoro kącik artystyczny za nami, to wiedz, że ten film to przewodnik turystyczny po trójmiejskich plażach. Kolejność ich występowania to dla mnie kwestia subiektywna, ale ich opis będzie szedł w kierunku obiektywizmu. Wiadomo, że jestem już stary, więc i moje potrzeby są już trochę inne niż przyszłych boomerów. Jeszcze tylko wspomnę, że w filmie nie będę wspominał o glonach na trójmiejskich plażach, bo to temat niewdzięczny. Zatem zaczynajmy. Przy morze. Od wejścia 54 do 58 znajduje się plaża Przymorze, której nazwa całkiem sprytnie nawiązuje do tej dzielnicy. To klasyczne miejsce, jeśli chodzi o turystyczne dzieje gdańskich plaż. Powiązany z nią jest park imienia Ronalda Reagana, który praktycznie przylega do plaży. Z racji utrudnionego dojazdu do tego miejsca, nie jest ona oblegana i można na niej spokojnie pooddychać. Ilość parawanów tutaj nie przeraża i nie rzucają się one w oczy. Na plażę dostajemy się głównie od strony Brzeźna lub od strony Jelitkowa. Sama plaża jest czysta i ciepło piaszczysta, a ze względu na mniejszą ilość osób wystarczająco szeroka. W pobliżu tej plaży nie ma żadnego przystanku tramwajowego, a najbliższy przystanek autobusowy to ten na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej, Kaplicznej i Wypoczynkowej, gdzie dojedziemy autobusem numer 143 lub 117. Najbliższy parking zaś znajduje się przy ulicy Lecha Kaczyńskiego, skąd trzeba iść około 10-15 minut na plażę, jednak możliwość zaparkowania tam samochodów w ciągu upalnego dnia graniczy z cudem. Jest jeszcze jeden parking na ulicy Wypoczynkowej, ale tam z miejscem jest jeszcze gorzej. Muszę dodać, że sama plaża pozbawiona jest praktycznie jakichkolwiek atrakcji dla dzieci oraz dorosłych. Za to pobliski park jest fantastycznym miejscem z placem zabaw, alejkami do spacerów, trasami do biegania i jeżdżenia na rowerze oraz świetną miejscówką do odpoczynku. Spójrz, co na ciebie tutaj czeka. Brzeźno. Drodzy mieszkańcy Brzeźna, wiecie, że was lubię. Co mam jednak powiedzieć, ale ktoś musi się okopać na pozycji numer 9. Na pocieszenie powiem, że tę plażę wymieniono ostatnio na drugim miejscu w rankingu najlepszych plaż w Polsce i to w bardzo znanym radiu ogólnokrajowym. Kłócić się nie będę, ale ten ranking jest mój. Brzeźno jako miejsce do wypoczynku ma bardzo długą historię, bo sięgającą już początków XIX wieku. To tutaj znajdowało się pierwsze kąpielisko na Pomorzu Gdańskim, do którego przybywały rzesze turystów i to tutaj znajduje się jedyne molo w Gdańsku, które kiedyś było w trochę innym miejscu. W rejon plaży dojedziemy tramwajem linii numer 3 i 63, autobusem 148 z dworca Gdańsk-Żabianka lub 188 z Zaspa SKM. W przypadku przyjazdu autem na miejscu jest sporo miejsc parkingowych. Plaża w Brzeźnie rozpościera się od wejścia numer 53 do wejścia numer 36, pomiędzy którymi jest urokliwy deptak. Zarówno niedaleko deptaka, jak i na samej plaży znajdują się liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Ci pierwsi mogą się wyskakać i pozjeżdżać, podczas gdy ci drudzy z lekka znieczulić. Jest gdzie, gdyż oferta barowo-gastronomiczna jest całkiem bogata. W tym miejscu znajduje się również stadion letni oraz co roku odbywają się liczne atrakcje sportowe i kulturalne.
Dla mnie tutaj jednak jest za ciasno. Turystów tu zawsze sporo, a i sama plaża do najszerszych nie należy. Gdybym miał inne spojrzenie na odpoczynek, to i ta plaża byłaby znacznie wyżej. Jeszcze kilka kadrów z tego miejsca i lecimy dalej. Sobie, Szewo. Dzikość. Tak jednym słowem można opisać to miejsce. No okej, może nie główna plaża numer 18 i 16, ale jak pójdziemy na lewo lub na prawo, to już tak. Irena Santor kiedyś śpiewała: już nie ma dzikich plaż, na których zmierzałaś bursztyny. Plaża w Sobieszewie to 11 km linii brzegowej, które zaprzeczają tym słowom, zwłaszcza po sztormie. Od lewej mamy Górki Wschodnie, które nie są gęsto zaludnione i to też wpływa na ilość osób na plaży. Tutaj spokojnie rozłożysz parawan 10 na 10 metrów, jednak takie miejsce jest tylko dla ambitnych. Aby tu dotrzeć, trzeba dojechać pierw na parking przy pętli, gdzie dojeżdża autobus linii numer 186 i stamtąd półgodzinny spacer przez las nad morze. Po drodze komary, muszki i łosie. Na miejscu brak jakiegokolwiek wsparcia ratowników, sklepu z zimnymi napojami czy trampoliny, by dziecko na 10 minut dało spokój. Za to kiedyś widziałem lisa wygrzewającego się na piasku oraz pięknego bielika. Inaczej już wygląda sytuacja z plażą przy wejściu numer 16 od ulicy Falowej. O ile z gastro jest już trochę lepiej, tak parkowanie w sezonie może być wyzwaniem. Oczywiście można podjechać autobusem 112, ale potem czeka nas spory spacer, aby skorzystać z błogosławieństwa bałtyckich fal. Takie dobre 15-20 minut. Zazwyczaj nie ma tu problemu z miejscem na parawan. Ogólnie wejść na plażę w Sobieszewie jest bez liku, ale za to liczba parkingów przy ulicy Turystycznej nie powala, zatem lepiej się pośpieszyć z przyjazdem lub zwyczajnie tam zamieszkać, czy też wynająć jakiś apartament, pokój hotelowy, czy rozbić namiot. Plaże są szerokie, a wydmy chronią przed wiatrami wiejącymi od strony lądu. Wspaniała miejscówka, aby zażyć kąpieli morskiej i słonecznej oraz wybrać się na romantyczny spacer. Polecam również wejście na plażę numer 11 od ulicy Lazurowej, gdzie można odwiedzić zbiornik wody Kazimierz, do którego wcześniej trzeba się umówić. Przy tej ulicy są miejsca parkingowe, ale też niezbyt wiele. I jak dla mnie najbardziej niesamowity fakt, to nadal jest Gdańsk. Jeżeli te ujęcia zrobiły na tobie wrażenie, to potwierdź to poprzez polubienie tego filmu i subskrypcję tego kanału. Płyniemy dalej. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Świbno. Zapraszam na koniec Gdańska, lub w zasadzie jego początek. Wejście na plażę od numeru 1 do numeru 7. Tu dzieje się magia. Te drogi prowadzą na najspokojniejszą plażę w Gdańsku do czasu publikacji tego filmu. Do Świbna dojedziesz samochodem, ale pamiętaj, że miejsc parkingowych nie ma zbyt wiele. Innym sposobem dotarcia tutaj jest autobus linii 112, czyli przystanek Trałowa lub Przystań. Dróg prowadzących na plaży jest kilka, a im bliżej Wisły, tym dalej morza. Jak idziesz ulicą Świbnieńską, to będziesz miał cztery trasy, z czego ta od lewej jest najkrótsza. Jednak raz w życiu polecam przejście brzegiem Wisły w kierunku morza, następnie do wieży widokowej, skąd osoby z lornetką dostrzegą foki, a następnie ścieżką przez środek rezerwatu do plaży. Jeżeli jednak cenisz czas na piasku ponad widoki, to wybierz ulicę Trałową jako punkt wyjścia. Co do fok,
tu jest ich kolonia i jest ona jedyną w Polsce, gdzie te żyją w warunkach naturalnych. Doceń to i uszanuj. Jak pójdziesz tędy odpowiednio wcześnie, to jest szansa na spotkanie również bobra, lisa, łosia czy też kormoranów polujących na jakąś rybkę. Tak jak mówiłem przy sobie szewie, to nadal jest Gdańsk. Trzeba pamiętać, że tylko droga od ulicy Trałowej posiada zaplecze gastronomiczne, gdzie znajduje się klimatyczna tawerna, a obok kilka miejsc serwujących frytki czy gofry. Na samej plaży zaś, która jest 10 minut drogi od przystanku autobusowego, nie ujawniłem żadnych lokali ze spożywką. Jednak w tym miejscu możemy liczyć na wsparcie ratowników. Pozostałe drogi od wejścia numer 1 do numer 6 w końcowym etapie mają długi, piaszczysty odcinek i mogą być nie lada wyzwaniem dla rodzin z wózkami. Gdynia. Pierw spójrzmy na te widoki. Bajka, nie? Tu może być czasami krępująco. Plaża pomimo dużej szerokości i 200-metrowej linii brzegowej w okresie letnim jakby maleje i traci posezonową przestrzeń. Winą jest ekskluzywny piasek pod stopami, morskie fale kojące uszęta, dostępność, a także liczne knajpki i kawiarnie utrzymane w morskim klimacie, które są na wyciągnięcie nogi. Plaża, można powiedzieć, że jest w centrum miasta, co różni ją od wszystkich plaż w Gdańsku i bywa tu tłoczno. Jedni to kochają, a drudzy nienawidzą i się tym brzydzą i się trochę wstydzą i ja ich rozumiem. Kwestii dojazdu tego miejsca nawet nie poruszę, bo jak powiedziałem, to jest środek miasta. W pobliżu znajduje się molo południowe, elegancki deptak oraz szereg atrakcji dla najmłodszych i trochę starszych. Co do deptaka, to jest to idealne miejsce na długie wieczorne spacery w akompaniamencie bałtyckich fal, których tonacja i wizualizacja drastycznie się zmienia podczas sztormów. To tutaj powstają niesamowite ich ujęcia, kiedy to rozbijają się o falochron, a jak jest spokojnie, to i skrzypek czasami zagra. I wtedy jest klimat. W porze letniej to miejsce jest bardzo aktywne kulturalnie i to tu odbywają się liczne koncerty i imprezy. Osobiście daleko mija tę plażę i w okresie letnim korzystam raczej z gdańskich piasków, aczkolwiek wiosna i jesień w tym miejscu wygląda wspaniale i stanowi panaceum na wszelkie troski. No i można obserwować tutaj piękne wschody słońca. I tak oto razem dotarliśmy do końca tego filmu. Teraz pozostało Ci tylko polubić ten film i zasubskrybować ten kanał, a następnie wziąć ręcznik i śmigać na plażę. No, chyba że pada. Do zobaczenia w przyszłości.